RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. W studiu, proszę Państwa, gość, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki imienia Ady Sari w Starym Sączu. Powiedziałam to z pamięci w końcu. Wojciech Knapik, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Często z tą długą nazwą miałam problem, ale wygląda na to, że spotykamy się na tyle często coś ciekawego dzieje się w Starym Sączu, że w końcu nawet ja mogłam się tego nauczyć. Mówię nawet ja, bo zazwyczaj pamięciówek nie lubię. Wolę wymyślać niż zapamiętywać. Wbrew pozorom to jest bardzo płynna nazwa. Trochę tak, no, długa. Ale się daje. Tak. Brexit, proszę Pana. Ja wiem, że my dzisiaj mamy o muzyce dawno, ale wszyscy prawie mówią o Brexicie. Czy to jakoś wpłynie na konstelację Starosądeckiego Centrum? No właśnie to może być dobre nawet zagajenie do opowiadania o festiwalu, dlatego że my w tym takim naszym codziennym życiu jesteśmy atakowani przez takie wydarzenia, które wydają się, że są jakimiś... I przez telefony dyrektor też jest atakowany. Tak, jakimiś, proszę mu chwilę nie przeszkadzać. Że są jakimiś przełomami, tak. że zmienią życie, że no nie wiem, nastąpi coś, po czym już nic nie będzie takie samo, a tak naprawdę życie weryfikuje te przełomy i one okazują się niewiele warte, życie toczy się dalej, podczas gdy rzeczywiście w muzyce takie przełomy istnieją, są odnotowywane i właśnie takim przełomom prawdziwym, które historia zweryfikowała, poświęcony jest Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej tegoroczny, 38. Co odróżnia go od poprzednich festiwali, gdzie skupialiśmy się troszkę bardziej na pewnych takich ciekawostkach, rarytasach. W tamtym roku dyrektor Marcin Szelest mówił właśnie o tych rzadkościach. To były rzadkości, rara. Natomiast tegoroczny festiwal, 5, a w zasadzie 6 festiwalowych koncertów, bo mamy przecież prolog na Słowacji w Bardejowie, który już w najbliższy wtorek, 28 czerwca, to ja tydzień przed festiwalem. Tak, logistycznie wejdę w słowo, bo z tego, co zdążyłam się zorientować, gdzieś tam już takimi informacjami też jestem atakowana i dobrze, bo akurat takimi chcę, że istnieje możliwość zarezerwowania miejsca. Wybrania się autokarem ze Starego i Nowego Sącza. Kosztuje ta przyjemność 25 zł i to jest wyłącznie koszt przejazdu, bo sam udział w koncercie i w koncertach festiwalowych jest bezpłatny. My taki autokar jakby przygotowujemy. On wyjedzie po godzinie 15, 28 spod Sokoła w Starym Sączu, przystanek w Nowym Sączu pod Rafą na Węgierskiej i jedziemy do Bardejowa. Tam będzie prawie 3 godziny czasu na zwiedzenie tego pięknego miasta, bo dodajmy, że jest to miasto pod patronatem UNESCO, z piękną starówką, z pięknym rynkiem. I z kupelami u boku. Nie wiem, czy będzie czas w ciągu tych 3 godzin wyskoczyć jeszcze te 10 kilometrów i zażyć kąpieli, ale sam Bardejów otoczony przecież historycznymi, średniowiecznymi murami, z basztami, to jest bardzo ciekawe. Zresztą znane wielu mieszkańcom Sądeczyzny, Gorlickiego miasto. Gorlickiego dlatego, że to jest blisko przez przejście graniczne w Koniecznej. Tak, w Koniecznej te relacje między Gorlicami a Bardejowem zawsze były takie mocne, ale tym razem również cała Sądeczyzna, Limanowskie. Zakocha się w Bardejowie. Wystarczy tak zostawić samochód na parkingu pod Starosądeckim Sokołem i przenieść się w inny świat, bo i architektura tego Bardejowa, to jest wędrówka w czasie, a również muzyka, która w tym dniu będzie rozbrzmiewać w katedrze świętego Idziego. Prezent Starego Sącza dla Słowacji, dla Bardejowa i promocja naszego festiwalu na Słowacji, to będzie zapewne uczta. Ale trzeba rezerwować miejsce, bo przecież na autobus też nie jest gumy. W ostatnim dniu już w zasadzie nie będzie można kupić. Przedsprzedaż jest w dwóch miejscach. W internecie albo w informacji turystycznej. Mówimy teraz o autokarach. O autokarze, A sam w takim razie festiwal, bo szczegóły jeszcze będziemy oczywiście przypominać. Festiwal. My od pewnego czasu mamy taką specjalną formułę, to znaczy wszystkie koncerty są bezpłatne, ale biletem wstępu na wszystkie koncerty festiwalowe jest program festiwalu. To jest bardzo starannie przygotowane wydawnictwo, które przede wszystkim bardzo pomaga w odbiorze tych koncertów, dlatego że wszystkie... Tak, z operą, partie, którą chce się zrozumieć. Dokładnie, partie śpiewane są, można je przeczytać,
i po łacinie, i w polskim tłumaczeniu, czy po, w różnych innych językach, w którym są wykonywane, i po polsku, także na bieżąco można śledzić te wszystkie koncerty. W tym roku liczba tych partii śpiewanych jest wyjątkowo duża i te teksty są przepiękne, w związku z tym ten program będzie szczególnie przydatny do odbioru naszego festiwalu i poszczególnych koncertach, a całe to wydawnictwo kosztuje 10 zł i to jest bilet na wstępu wszystkie. Na wszystkie 6 koncertów. Koncerty będą miały miejsce festiwalowych. Jak w minionych latach? No, z wyjątkiem tego prologu, mhm. bo od 2 lat pokazujemy się na Słowacji. Wszystkie pozostałe koncerty są w Starym Sączu, ale w tym roku w 4 różnych miejscach. To znaczy, no, bywalcy festiwalu wiedzą, że koncerty odbywają się w kościele, przy klasztorze tak. Klarysek, w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Elżbiety. Od czasu do czasu ten repertuar bardziej świecki również w Sokole, a w tym roku jeden z koncertów, taki bardzo szczególny koncert poświęcony, to jest taka praopera, nazwijmy to, renesansowa, Representazione di Anima e di Corpo Cavalieriego, będzie zaprezentowana w oratorium, czyli w takiej salce parafialnej przy właśnie parafii świętej Elżbiety, ponieważ to był utwór pisany do wykonywania właśnie w takich miejscach. A dodam, to będzie zresztą inauguracyjny koncert festiwalu, czyli środa 6 lipca i ta opera będzie również no, w takim dosyć bogatym bogatej obudowie, przede wszystkim kostiumowej. Tutaj współpraca słyszałam z panią razem, Marią tak. Molendą, która przygotuje stroje i no, częściowo maski, zresztą oparte bardzo mocno o ikonografię z tamtego okresu, takie alegoryczne postaci biorące udział w tym przedstawieniu operowym, no, będą miały kostiumy z epoki, co jest rzadkością w ostatnich latach w naszym festiwalu, dlatego że zgodnie z filozofią naszego dyrektora artystycznego najważniejsza ma być muzyka i ona ma przede wszystkim skupiać 100% uwagi. Didaskalia są wtórne. Tak, natomiast w tym akurat przedstawieniu uznano, że ta symbolika jest na tyle istotna, że ten strój taki bardzo symboliczny no, musi być dopracowany. Państwo sobie oczywiście wyobrażają, że moglibyśmy o tym jeszcze godzinami rozmawiać. Czas antenowy na większą, na dłuższą rozmowę już nie pozwoli. Zasygnalizowaliśmy pojawienie się 38. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Na naszej antenie oczywiście będzie więcej informacji, będzie między innymi studio festiwalowe, będziemy o tym, co się tam dzieje, opowiadać. Ja tylko jeszcze na zakończenie zapytam, czy będą te spotkania w kawiarniach, w ogródku? No właśnie, letnim? Tak. To jest już formuła, która się sprawdziła, jest bardzo miła, sympatyczna. No przed koncertem oczywiście nie ma możliwości, żeby opowiedzieć bardzo dokładnie o wszystkich szczegółach związanych z koncertem, nie tylko jego przygotowaniem, ale też w ogóle co to jest za utwór, w jakich czasach powstawał, dlaczego jest tak ważny. I właśnie okazją do tego są nasze spotkania w kawiarence festiwalowej o godzinie 17 w każdym dniu przed koncertem w Starym Sączu, w ogródku przy Centrum Kultury Rynek 5, w takiej letniej, kanikułowej, wręcz powiedziałbym, atmosferze, bo przecież ci nasi artyści, którzy za 2 godziny występują w jakichś tam bardzo eleganckich strojach, my ich możemy zobaczyć często w shortach, w klapkach. I nie rozpoznać potem na scenie. I potem nie rozpoznać na scenie. Natomiast tam jest możliwość oczywiście takiego zupełnie nieskrępowanego zadawania pytania o pewne szczegółowe, nas interesujące sprawy, więc jest to no, bardzo sympatyczne, daje to możliwość do takiego poznania tych wybitnych przecież artystów z bliska, bo tam są wszyscy, największe gwiazdy festiwalu, czyli również na przykład będą nasi trębacze z Włoch,
którzy jeden z koncertów będą dawać, dokładnie czwartkowy, jeżeli dobrze pamiętam. My będziemy, ja obiecuję, o tym wszystkim jeszcze na antenie przypominać, powtarzać, bo w tym momencie naprawdę już czasu więcej nie mamy. Concerto Palatino, dokładnie o tym zespole mówię, tylko mi na momencik umknęło. Wojciech Knapik, dziękuję dzień bardzo. Dobry, do widzenia w zasadzie w tym momencie. Rozpędził się dyrektor i miał ochotę jeszcze ale więcej. Ale dzień dobry, do zobaczenia na festiwalu przede wszystkim, bo to przesłanie miało być najważniejsze tak, z tego naszego spotkania. To był dosłownie początek, to wierzchołek góry lodowej, tego co się będzie lada chwila działo. Do zobaczenia. RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.